Sylwia Peretti zrywa ze starym życiem. Podjęła niesłychaną decyzję. Tam będzie można ją spotkać. Sylwia Peretti, znana z zamiłowania do luksusu i pięknych wnętrz, zaskoczyła wszystkich decyzją o sprzedaży swojej okazałej posiadłości pod Krakowem. Czyżby gwiazda szykowała się do przeprowadzki do jeszcze bardziej ekskluzywnej rezydencji? Świat gwiazd dowiedział się, że poszukiwania nowego domu dobiegły końca. Sylwia Peretti i śmierć syna. Sylwia Peretti zyskała rozpoznawalność kilka lat temu, gdy zdecydowała się wziąć udział w programie stacji TTV, Królowe Życia. Format wypromował wcześniej m.in. Dagmarę Kaźmierską, Gabriela Seweryna czy Rafała Grabiasa. Peretti występowała w show razem z mężem oraz synem Patrykiem. Niestety w życiu rodziny wydarzyła się tragedia i syn Sylwii zginął w lipcu zeszłego roku w wypadku samochodowym. Do zdarzenia doszło na moście Dębnickim w Krakowie. Peretti siedział za kierownicą. Oprócz niego zginęły jeszcze dwie osoby. Wyniki badań wykazały, że mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. Posiadłość Peretti idzie na sprzedaż? Niedawno media obiegła informacja o sprzedaży posiadłości Sylwii Peretti, położonej pod Krakowem. Celebrytka, która wraz z rodziną mieszkała w tej rezydencji, najwyraźniej pragnie całkowicie odciąć się od bolesnych doświadczeń przeszłości. Warto przypomnieć, że krakowska posiadłość była prezentowana w popularnym programie stacji TTV. Opis oferty brzmi: rezydencja położona jest z dala od głównej linii zabudowy na pięknie zagospodarowanej działce o powierzchnia ponad 33 arabski. Ogród to rzeczywista przestrzeń do odpoczynku z możliwością korzystania z grilla, jacuzzi i oczka wodnego. Dodatkowym atutem jest strefa spa z sauną fińską i parową. W pomieszczeniach podczas modernizacji zostały wykorzystane najwyższej jakości materiały, marmur, onyks, kamień i drewno egzotyczne. Dom wyposażony jest w klimatyzację i ogrzewanie podłogowe, co stanowi znaczący atut zapewniający komfort termiczny przez cały rok. Krążyły spekulacje o braku zainteresowania kupnem posiadłości, według portalu Pudelek. Cena początkowa wynosiła 5 990 000 zł, a obecnie wynosi 5 890 000 zł. Tylko u nas, nowy dom Peretti. Według informacji, które otrzymaliśmy od jednego z sąsiadów Peretti, Królowa Życia gotowa jest na nowy rozdział. Kropka. Nie tylko pozbyła się starego domu, w którym z każdego rogu i kąta wyskakiwały na nią wspomnienia, ale nabyła również nową posiadłość. Wygląda na to, że Sylwia rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu. Zabrała już wszystkie rzeczy ze starej posiadłości i czeka na jej sprzedaż. Nowa, piękna posiadłość to dom z ogrodem, który znajduje się w spokojnej okolicy, niedaleko cmentarza Grembałowskiego w Krakowie, gdzie spoczywa jej syn. Ta lokalizacja z pewnością ma dla niej szczególne znaczenie, stanowiąc symboliczne połączenie z ukochanym dzieckiem. Sylwia jeździ tam niemal codziennie, mówi Światu Gwiazd osoba z otoczenia Peretti. Ciekawe, czy nowy dom okaże się równie piękny, co poprzedni?